Kolejny dzień zaczynamy w Dolinie Świątyń. Wchodzimy teraz tutaj do tej świątyni. Wejście kosztuje 5 dolarów. Zapraszamy do świątyni. Przed przyjściem tutaj zastanawiałyśmy się, czy trzeba będzie to zrobić i jak widać trzeba. To, co przed chwilą widzieliście, co zrobiłam w tej świątyni, czyli to podpalenie i zgaszenie kaździełka, to był taki akt, który się wykonuje, aby się spełniło nasze życzenie. Parczek, jesteśmy tutaj może jakieś 20 minut. Tak naprawdę nie ma tutaj za dużo nic do roboty, ale można sobie fajnie zobaczyć świątynię buddyjską. Tak jak wczoraj mówiłam o tym, że to jest dziwne widzieć tylu Azjatów, tak dziwne jest też widzieć w Stanach taką świątynię. Także polecam tutaj przyjść, bo jest to ciekawe doświadczenie. A tutaj oczekiwania versus rzeczywistość. Justa chce sobie zrobić piękne zdjęcie i trzeba zaczekać. I tak właśnie wyglądają wszystkie ujęcia, które znacie z Instagrama. A jakbyście się zastanawiali, co jemy w podróży, to aktualnie jemy sobie takie mini sushi. Kosztowało to $1.79 i jest bardzo dobre. Polecamy z 7-Eleven. Jak widzicie, jesteśmy na Kualoa Ranch. Pierwszą atrakcją, którą można tutaj wykonać, jest jazda konna w przepięknej scenerii. Jest też dużo innych opcji, na przykład wycieczka do najsławniejszych miejsc z różnych filmów, na przykład Jurassic World, 51 randek albo serial Lost. I my właśnie na taką wycieczkę zaraz się wybieramy. A tu możemy zobaczyć wszystkie gwiazdy i gości, którzy byli na tym ranczu. W tym można zobaczyć również Justynę. Idziemy się zcheckinować. Teraz idziemy się zcheckinować. Będziemy jechać jednym z takich busików. Ale najpierw musimy pokazać bilety. Czekaj, chcę powiedzieć. No jak na Jurassic Park przystało, jest prawdziwy tyranozaur. Jesteśmy teraz przy pierwszym przystanku tej wycieczki. Tutaj mamy taki widoczek. A teraz idziemy do środka bunkru. Tutaj ciekawostka o Coca-Coli w trakcie II wojny światowej. W sumie nie wiedziałam nigdy nic o tym, ale jest to bardzo ciekawe. W tym bunkrze takie tutaj czerwone kurtyny i lampki. I dalej idziemy sobie. Są takie instalacje i różne filmy, które były tutaj kręcone. Myśleli, że tak nie żyje. A potem okazało się, że on żyje. Odnalazł się. I teraz chodziłam. I ona była z tym. No i jak wrócił ten w ogóle, to czuł się zadowolona, że wrócił. No i okazało się, że ona jest jego najlepszym przyjacielem i z nim była w ciąży. O nie. Super. Bardzo fajnie. No i jest prawdziwy dinozaur. Trochę się tutaj czuję jak w takim mini Universal Studio, z którego filmik widzieliście wcześniej,
Ale no tutaj zdecydowanie jest mniej tego wszystkiego. To są tylko takie malutkie instalacje. Przeszliśmy cały ten bunkier i wsiadamy teraz dalej do naszego autobusiku. Przez całą drogę pan tak dużo mówił, że nie miałam jak w ogóle komentować tego, co widziałam. Ale wycieczka bardzo fajna, zatrzymaliśmy się w dwóch lokalizacjach. Resztę można było oglądać z tego busika. I było bardzo fajnie, ciekawie, szybko zleciało. Także polecamy, kosztowała ta wycieczka tylko $50, także myślę, że nie było źle. Bezpet jest tutaj centrum kulturowe Polinezji i taki market, idziemy tam zaraz coś zjeść i będziemy pewnie potem się kierować do domu. Wycieczka takim autobusikiem. Tu jest jakaś świątynia i możemy sobie tutaj pochodzić chwilę. Do środka nie można wejść, ale no widok jest piękny, słuchajcie. Dzisiejszy dzień wychodzi nam bardzo spontanicznie i nie wiem, jak my się tu znalazłyśmy, ale czujemy się trochę w innym świecie. W kościele to jeszcze nie byłam, a wy? Nie. W tej wycieczce dowiedzieliśmy się, że woda w tych fontannach jest prosto z gór, bo kiedyś tutaj w tej wiosce brakowało wody. I była specjalna wyprawa, żeby podpiąć wodę do tej wioski i teraz cały czas to jest bardzo świeża woda. Ta-da! No i teraz po niespodziewanej wycieczce idziemy sobie coś zjeść.